Dominik Durnat dla MMA Rock, ze mną jest Sylwia Juszkiewicz po wygranej na Ladies Fight Night 2. Sylwia, czemu K1? Tak zadecydował tato. Naprawdę? Tak. Naprawdę? Ale zabronił ci już startu w MMA nie, w ogóle? Nie, absolutnie. Plan był, że tu teraz walkę stoczę w K1. Nie wiem czemu, tak wyszło i tyle. A czy ty chciałaś bardziej w K1, czy jednak w MMA? No bo masz teraz bardzo dobrą pasę zwycięstw. Ostatnia twoja walka w grudniu, jeśli dobrze pamiętam, zeszłego roku. To można było pociągnąć te zwycięstwa, żeby dodać kolejne. No tak, myślę, że następna będzie w MMA, ponieważ tak jak już wcześniej mówiłam, no trochę mnie korci, tak? Te małe rękawice, większa siła uderzenia, szybszy knockout, no przechwycić można, w parterze uderzać, no to jest zupełnie co innego, ale przygotowania też co innego. Te dwie niby podobne, a tak naprawdę różniące się dyscypliny. No dzisiaj nie zobaczyliśmy mimo wszystko i tak knockoutu, 3 rundy, bardzo dobre z twojej strony. Zdaje się, że mogłaś ten pojedynek skończyć wcześniej, ale wydawało się tak, jakbyś chciała sobie przewalczyć ten pełen dystans. Tak, tak. Taki był game plan. Pierwsza runda spokojnie, wybadanie i wszystko. Druga runda troszkę przycisnąć, a w trzeciej no już jakby full wypas. No co widać było, że końcówka rundy był jakby TKO, tak? Powiedz, czy... kiedy możemy się ciebie spodziewać w takim razie? Czy musimy czekać na kolejne Ladies Fight Night, czy może wcześniej? Słuchajcie, nie wiem, ponieważ na razie żadnych propozycji nie mam, a na Ladies Fight Night nie wiem, ponieważ chciałabym trochę odpocząć ze względu na zdrowie i na to, że jestem już po prostu trochę zmęczona, tak? A myślę, że taka następna edycja gdzieś pewnie za pół roku, to nie byłby to dobry termin? No może i dobry, tylko że kolejna edycja za pół roku, ale do tego pół roku trzeba się przygotować. To tak jakby no nie bardzo mój odpoczynek idzie w parze z kolejną galą. W tym pojedynku teraz, który dzisiaj stoczyłaś, też było widać, że bardzo dużo takich z tych technik uderzanych stosowałaś, backfisty, bardzo też dużo innych wymyślnych technik. Tak chciałaś też sobie tego popróbować, czy to jest taki twój styl, którym lubisz się popisywać w stójce? Znaczy nie, nigdy tego nie robiłam w walkach. To są jakieś tam małe elementy, które szlifujemy na treningach. Próbujemy je właśnie czasem pokazać w walce. Tu miałam taką możliwość i próbowałam i jak widać no wchodziło to. Tak. A która ci się najbardziej podobała? Ten Superman Punch? Tak, Superman Punch. Najulubiona technika? No praktycznie tak. I jeszcze ten backfist, ale to różnie. Mówisz, że cię cały czas korci do tych startów MMA, czyli rozumiem, że cały czas, mimo tego, że startowałaś teraz w K1, ten parter jest szlifowany. Tak, 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 jak najbardziej. Jedna jednostka treningowa jest wpisana w całość moich treningów, jak najbardziej. A powiedz, jak ci się w ogóle podoba organizacja Ladies Fight Night? To już jest druga edycja. Jak z twoim okiem możesz powiedzieć, co możesz tym twoim okiem powiedzieć nam o tej organizacji? Słuchajcie, no generalnie super, no co mogę wam powiedzieć, jestem u siebie, jest mi bardzo miło, że przychodzi tyle ludzi tak naprawdę oglądać mnie, dla mnie, to są nie, no mega emocje, tak, ja się bardzo cieszę, to mi motywuje, no super gala, tak, ja się bardzo cieszę. Czujesz się zaopiekowana jako kobieta na tych galach, bo rzeczywiście no organizatorzy przykładają ogromną uwagę do tego, żebyście się tu dobrze czuły. Jasne. Dobrze, to tym pozytywnym akcentem kończymy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy cię w walkach MMA, bo wypadałoby, no. No wypadało i myślę, że tak też będzie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci.